trochę dziwnie mówić o growym Lost Media, bo wydawałoby się, że każda gra jest. W sensie fizycznym, co nie? Wydano ją, istnieje w formie plików na czyimś tam komputerze. Ale no, Lost Media to szerokie pojęcie. Według Wikipedii obejmuje ono także te dzieła, które po prostu nie są szeroko dostępne, a poza tym bez tego świat byłby nudniejszy. Weźmy takie Lost Media Wiki. Pełne jest artykułów o grach, acz głównie w kontekście buildów, które zapewne nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Z początku wydawało mi się, ty chwila, czemu jest tyle tego typu stron, kiedy dla mnie Lost Media tyczy się raczej czegoś, co zostało wydane. Tylko wiecie co? Jest to strasznie ograniczające, nudne i zero-jedynkowe. Przecież gdybyśmy brali pod uwagę tylko rzeczy wypuszczone do przestrzeni publicznej, to nikt by się nie przejmował takim Eternal Darkness na Nintendo 64. To ta gra, która ogarnęła, jak powinno się pogrywać Scratchem w survival horrorze. Robiąc sobie z niego jaja. Jeśli nie będziemy pilnować stopnia szaleństwa naszej postaci, kamera nagle będzie się kiwać. W tle zaczną rozgrywać się dziwne odgłosy. Będziemy słyszeć nasze kroki, choć się nie ruszyliśmy. Im dalej w o***nie, tym bardziej chore rzeczy typu ciąg dalszy nastąpi dla sequela, który nigdy nie powstał. Wywalanie fałszywego erroru. Udawanie, że obniżono poziom głośności, żebyś w akcie desperacji niepotrzebnie podwyższył. Udawanie, że gra się zresetowała, udawanie, że skasowałeś wszystkie save'y, udawanie, że lista trolli zasługuje na osobny materiał. I kto zna tę grę, wie, że wyszła tylko na GameCube'a, choć miała pierwotnie wyjść i była w zasadzie gotowa na Nintendo 64. Miała to być jedyna gra na ten sprzęt, która nie potrzebowała expansion packa do chodzenia w 480p. Sam jej kartridż miał jak raz przechowywać aż 256 MB, głównie na kwestie nagrane w Dolby Surround. Damn. W materiałach promocyjnych pojawił się również Jakub de Molay, mistrz zakonu templariuszy, który miał reprezentować czasy krucjat. Gra skakała między okresami historycznymi, jednak zdecydowano się na porzucenie go. Uczynienie głównym bohaterem rycerza mającego na sumieniu raczej trochę muzułmanów w grze, która miała wyjść niedługo po 11 września, było dosyć dyskusyjne. Poddano go redesignowi. Podobnie żołnierza, który uczestniczył w walce w Zatoce Perskiej, zamieniono na strażaka, a po przesiadce na GameCube'a zastąpił go perski Kali. Gra wyglądała tak zarąbiście na 64, że Nintendo podobno poddało development kit analizie, aby sprawdzić, czy twórcy coś tu nie oszukują. Nie oszukiwali. Super się to zapowiadało. Pod koniec prac zdecydowano w wywaleniu tej wersji do kosza, aby móc wydać grę jako tytuł startowy na GameCube'a. Nie wyszło. Ani też żaden build na Nintendo 64, choć był prawie że gotowy. Przy tak gęstej od klimatu grze, kapitalnie byłoby móc porównać sobie choćby te sposoby na straszenie, co było w pierwotnej wersji, a co w tej. Stadia miała piękny pogrzeb. Zjawił się na nim choćby ten typ, któremu pozwolono przerzucić stamtąd swoje save'y z Red Dead Online. Nie była to zła usługa, samo z niej korzystałem przez jakiś czas, ale cóż, jak w przypadku wielu innych inwestycji Google'a, ta była skazana na porażkę nie przez jakość samej usługi, a bardziej politykę firmy. Ostatecznie darowano sobie dalsze wspieranie jej po 3 latach od premiery i na 5 dni przed zamknięciem streamingu w chmurze platforma doczekała się swojej pierwszej gry first party. Węża o nazwie Gra o Dżdżownicach. Jak to nie opisuje polityki Google'a, to nie wiem co. A co powiecie na polską zaginioną grę? Marian Bat ma 3 znaczenia. Po pierwsze, to jeden z wariantów chińskiej grze Nim, polegającej na tym, że coś tam przegrywa, że jak weźmiesz ostatni pionek. Po drugie, to także część tytułu filmu zeszłego roku w Marian Badzie z 61, w którym jeden z bohaterów ogrywa drugiego w tę właśnie grę. Po trzecie, to również polska gra z 62, zainspirowana dyskusją o tym filmie w numerze przekroju. Prawdopodobnie też pierwsza w historii tego kraju. Marian Bat Witolda Podkurskiego miał to do siebie, że z uwagi na projektowanie z myślą o Odrze 1003, nie posiadające przecież monitora, drukował opis obecnej sytuacji, choć w sumie nie miał ku temu innego celu niż robienie gracza w bambuko. Zgodnie z filmem, nasz przeciwnik, czyli komputer, znacznie lepiej obliczał swoje ruchy, więc jedynym sposobem na wygraną było nie popełnienie ani jednego błędu. Przy domyślnej potyczce gra generowała 16 zapałek w zastępstwie zapionki oraz 4 rzędy. Jedna w pierwszym, 3 w drugim, 5 w trzecim, 7 w czwartym. Po ustawieniu najwyższych opcji można było grać bilionem zapałek, a gra wtedy potrzebowała godziny na przemyślenie ruchu.
Do pisania programu potrzebna była tylko lista rozkazów, mieszcząca się na kilkustronicowej książeczce o wymiarach 8x12 cm. Nie było żadnego systemu operacyjnego. Zawartość każdej komórki pamięci oraz jej adres ustawiały się na klawiszach. A że były to lata 60., komputery ani trochę nie były u nas, ani w sumie nigdzie, spopularyzowane, będąc ograniczone wyłącznie do wojsk, korporacji i rządowych placówek, więc w zasadzie nie było powodu, dla którego gra tworzona na produkowany tylko we wrocławskim Elfro komputer mainframe, którego między 63 a 65 powstało ze 40 sztuk, miałaby się doczekać sławy ponad tę lokalną, czy góra krajową. Po skleceniu gry Podgórski zaczął naukę w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie Marienbad był niezłą ciekawostką. Za dnia studenci mogli grać wyłącznie w obecności operatora, który niczym w Hugo wklepywał polecenia gracza, aby w nocy sami, już pod osłoną nocy, już poza wzrokiem nauczycieli, sami mogli próbować przezwyciężyć sprzęt, choć ten miał większe szanse. I choć w nim nadal można bez problemu zagrać, a kod Marienbad odtworzyć, nie ostał się żaden oryginał. Żaden. A zakonserwowana Odra 1003, najpewniej jedyna, która pozostała, trzymana jest w Narodowym Muzeum Techniki w stanie nieaktywnym, no bo i po co? Gorycz słodzi fakt, iż Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach udało się odtworzyć grę na Odrze 1305 dzięki samemu Podgórskiemu, który po latach przepisał ją na C++. W kwietniu 2009, w okolicach Tygodnia Wiedzy o Zespole Dziecka Potrząsanego, tak, jest taki syndrom, można go doświadczyć, jeśli się jest z***nym rodzicem, na App Store trafiło Baby Shaker. Jak sama nazwa wskazuje, wcielamy się w niemowlęcego barmana. To był kiepski żart nawet jak na mnie. Za jedyne 99 centów mogliśmy potrząsać własnym dzieckiem, aż nie umrze, co w sugestywny sposób symbolizują czerwone krzyżyki na gałkach. Zobaczmy, co sądzą nasi klienci. Trochę słabo, powinny być odgłosy duszenia się czy coś dramatyczniejszego. No i nie ma tu żadnych opcji. Zaczynasz, dziecko płacze, timer się zatrzymuje, licznik śmierci leci dalej. Nic więcej. W samolocie, w autobusie, w kinie. Dzieci są wszędzie tam, gdzie ich nie chcesz. Ciągle odciągają twoją uwagę tym swoim nieustannym ryczeniem od przygotowania tej ważnej prezentacji do pracy. Przed trząsaniem dzieci nie dało się nic z tym zrobić. Yeah. Niedługo trzeba było czekać na reakcję. W parę dni po premierze wszyscy trąbili o tej trollerskiej ewidentnie grze, skarżąc się na nią Apple'owi, jakby doszło do zszargania świętości na miarę powiedzenia głośno, że GTA 5 zsie. Narzekania osiągnęły co miały. Firma usunęła grę ze sklepu, czego twórcy nie omieszkali obśmiać w komunikacie na swojej stronie. Tak, apka na iPhone'a Baby Shaker nie była mądra. Nie powinno się trząść dzieckiem. Nawet w aplikacji na iPhone'a do potrząsania dzieckiem. W razie waszej nieświadomości, Baby Shaker było aplikacją na iPhone'a firmy Apple, której ewidentnie brakowało empatii. Na ściągnięcie jej na iPhone'a pozwoliła firma Apple. Jednakże potem ją usunięto, bo była to gra o trząsaniu dzieckiem. Choć GTA jest już grą, która przesuwa granice, nadal nie ma w niej ni gry z trząsaniem dziećmi. Nikt z narzekających nie zdał sobie sprawy, że gierka, choć strasznie głupia, raczej nie miała na celu robić sobie jaj z tak poważnej choroby, a jedynie z tego, że fraza trząść dzieckiem jest zarąbiście śmieszna. Kick the baby. Skoro już mowa o mobilkach. Final Fantasy VII doczeka się srogiej liczby nowych odsłon, zważywszy, że siódemka i remake to najsłynniejsze części poza czternastką. Ever Crisis, które ma mieć lootboxy, Rebirth, trzecia część remake'u. W tamtym roku mieliśmy Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, remastera prequela z 2006 i Square Enix chętny jest na zarobek, zatem chwyta się każdej możliwej okazji. Jedną z nich jest wykorzystanie kontentu z gry obecnie będącej zagubionym medium. Jest cień szansy, że i to wykonanie też przepadnie w czasie jak łzy w deszczu. Wspomniany Ever Crisis na Androida i iOS-a, które ma mieć lootboxy, chyba o tym nie wspomniałem, poruszy wątki choćby Before Crisis, prequela siódemki, w którym wcielając się w najemników pracujących dla Shinry, walczymy z rebeliantami. Gra wyszła tylko w Japonii. Najpierw na usługę FOMA, Freedom of Mobile Multimedia Access, a potem SoftBank Mobile i EasyWeb, ściągając 200 tysięcy ludzi w momencie premiery, by jeszcze w 2006 nadal interesować kupę graczy. Jak dobrze, że oparto fabułę na systemie epizodycznej subskrypcji miesięcznej. Kocham abonamenty! Późniejszy Final Fantasy Type-Zero też miał być mobilką na fali popularności Ever Crisis. Postawiono w końcu na PSP i
słusznie, bo jednak to pewniejsze miejsce na coś, co podobno ma stanowić część tego uniwersum jak wszystko inne. Kompilacji Final Fantasy VII, bo Square szczeźnie, aniżeli podejmie się wymyślenia jakiejś wymyślnej nazwy. Nieważne! Gdzieś w 2010 planowano nową wersję na 3DS-a z usprawnionym wszystkim, tyle że kluczowi i potrzebni do tego ludzie byli już zajęci Type-Zero, minął czas i potem projekt umarł wraz z wyłączeniem starych serwerów Square w 2018. W odmentach neta znajdziecie zapisy, screeny i tak dalej, ale w sam tytuł już nie pogracie. Jedynym sposobem na oficjalne poznanie historii gry w innym języku niż japoński będzie Ever Crisis, także na komórki. Powodzenia. Naturalnie przez lata najbardziej ucierpiały gry online'owe. Nie ma graczy, bo za serwery trzeba płacić, nierentowna inwestycja, cyk, odpinamy wtyczkę i mało kogo interesuje przechowywanie assetów czegoś uważanego przecież za katastrofę. Cały materiał można sklecić z nieudanych multików, zwłaszcza tych dla licencji. Family Guy Online, ten awatar coś tam, w czasach gdy każdy liczył, że uszczknie nieco popularności World of Warcraft. Emerald Island było MMO w stylu panfu, gdzie gra się zwierzątkami, rozmawia ze znajomymi, wykonuje questy, gdy w tle toczy się jakaś historyjka o tym, jak wyspa, na której teraz siedzimy, jest jedyną z ośmiu, które nie zniszczył niejaki kapitan Blunderbore. Kapitan, niedostatek, nuda. Ale niech ci to nie wadzi, graczu, hoduj sobie roślinki, spokojnie. Zachowała się mapa, utwór przewodni, czyjś dom, bagna z gotika i screen strony głównej, ale nie same asety. Dobra, powiecie, a kogo obchodzi to brzygany tęczą parachu dla dzieci? No cóż, strony poświęcone znaleziskom są oddane najdziwniejszym, najbardziej niszowym produkcjom, a to właśnie świadczy o ich unikatowości. A i nie zapominajcie, że każdemu jego Everest. Ty byś znalazł pierwsze w historii wydanie Biblii i się z tego cieszył, a ja jarałbym się równie mocno, gdybym znalazło cały build Raymana 4. Nie jesteśmy tacy sami. Dla kogoś ta szmaragdowa wyspa to część młodości, część czyjegoś CV, część czyjegoś życia. No może nie aż tak, ale zawsze to ciekawie trafić po latach na kawał pracy i móc stwierdzić, ty kurna, przez lata nikt tego nie widział. A teraz jest większa szansa, że ktoś o tym będzie pamiętał. Dzięki za uwagę i na razie.